Panie marszałku, panie ministrze, Wysoka Izbo, szanowni państwo, moja obecność tutaj dziś wynika po prostu z desperacji. Powiem szczerze, że wykorzystuję okazję, ponieważ zostałam potraktowana w przeszłości nie tak, jak sobie wyobrażałam, bo ani moja interpelacja, ani moje wystąpienie na posiedzeniu plenarnym niczego nie przyniosły. Ja nie mówię, że państwo za to odpowiadają bezpośrednio, ale chodzi o PKP Intercity. Proszę przekazać właściwym osobom. Po prostu zapraszam osoby, które za to odpowiadają, żeby od czasu do czasu wsiadły sobie do nocnego pociągu i jechały 12 godzin, nie mając szansy na kuszetkę, na przedział, na przedział sypialny. Ponieważ to jest naprawdę dramat. Jeżeli ktoś jedzie z Warszawy do Zakopanego, może sobie pojechać właśnie tak, jak powiedziałam, nawet w przedziale też jest miło i wygodnie. Jak jedzie do Szklarskiej Poręby, z ubolewaniem to mówię, ale Kotlina Jeleniogórska jest naprawdę źle traktowana, nawet wyrzucono już Pendolino. Jak jedzie tam, to no niestety musi 12 godzin jechać przy pełnym świetle, na twardym krześle, notabene, skończę tylko, panie marszałku, nawet bardzo popularna stacja radiowa RMF FM mówiła 2 dni temu o tym, jak bardzo osoby podróżujące w naszym kraju narzekają na pociągi PKP Intercity, ponieważ są bardzo twarde fotele, ciężko się jeździ. Naprawdę zachęcam, żeby państwo, którzy za to odpowiadają, czasem sobie taką 12-godzinną nocną wycieczkę zrobili. I proszę, przekażcie osobom, które za to odpowiadają, żeby wreszcie zrobiły z tym porządek. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.